rozpoczynamy powitanie, otwarcie pracowni Wzory, o której długo marzyłyśmy z Angeliką Jabłońską, nie wiedząc nawet, że o tym marzymy tak naprawdę, ale okazuje się, że marzenia spełniają się w Poznaniu. I nie w pojedynkę. I nie w pojedynkę. Szłyśmy swoimi drogami do tej pory, realizując różnego rodzaju projekty związane z polskim i nie tylko, ale głównie polskim designem w kraju i za granicą. No i nagle w mieście Poznań udało nam się połączyć swoje siły, wymyślić koncept na to miejsce, które się nazywa Pracownia Wzory. Jesteśmy na Ślusarskiej 15 i będziemy tu Państwa zapraszać na różnego rodzaju aktywności kulturalne. Zaczynamy od wystawy, którą możecie zobaczyć, ponieważ wieloletnie doświadczenie sprawiło, że tych eksponatów tutaj jest cała masa. Pokazałyśmy kilka, na pewno będzie ich przybywało, będą się wymieniały. Zapraszamy wszystkich też do prezentowania tego, czym polskie wzornictwo żyje. Od kilku projektów, które Marta Adamczak, która stoi obok nas, była w stanie chociażby tutaj zaprezentować dzisiaj, będąc blisko. Myślę, że to jest też przestrzeń, w której nie tylko pracujemy i mamy swoje biura jako kilka marek, które gdzieś sobą reprezentujemy i które udało nam się zbudować z różnymi osobami, ale też jako tak taka przestrzeń spotkań, dyskusji, miejsce, które może służyć także Wam do różnych aktywności, które chcemy z Wami współrealizować. Także to ma być taka otwarta, wielofunkcyjna przestrzeń, w której dużo rzeczy kreatywnych na styku różnych materii się wydarza. I aby tutaj się wszystko mogło realizować w nastroju przysiadalnym, wstawiłyśmy w te pomieszczenia kultowe obiekty meblarskie sięgające 58 roku, jako Roman Modzelewski, projekt wznowiony po roku 2000. Co jest ważne, w tej przestrzeni aspekt edukacyjny jest dla nas bardzo istotny, stąd wyświetlający się przed nami, a za Państwa plecami, elementarz designu. Ta przestrzeń, w której się znajdujemy, jest tą przestrzenią do spotkań i ta, która mieści się za Wami, również ma walory edukacyjne, ale jest naszym miejscem pracy, więc każdy, kto będzie mógł do niej wejść, usiądzie też na kultowym krześle, będzie mógł o nim przeczytać, posłuchać, porozmawiać. Także to jest takie miejsce, w którym mamy nadzieję, dużo będzie się działo. Nie tylko tego, co tutaj w Poznaniu, ale tego, co poza Poznaniem, ponieważ wymyśliłyśmy sobie to jako przestrzeń, w której przy okazji różnych nowych pozycji związanych z designem będzie można też posłuchać, spotkać się i rozmawiać. Ja też zachęcam do odwiedzenia przestrzeni biura, pracowni, nie tylko ze względu na to, że można usiąść na krześle, wiedząc, na czym się siedzi, ale także po to, aby zobaczyć piękne ilustracje, które specjalnie dla nas wykonała Krystyna Ratajewska. Bardzo, bardzo Pani dziękujemy. Ale jak dziękujemy, to nie może zabraknąć podziękowania za wsparcie Urzędu Miasta i dofinansowania, które nas tutaj uraczyło. Dziękujemy Justynie Makowskiej za każdy dobry gest i też ciepłe słowo i chęć współpracy. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za przybycie. Zostańcie z nami jak najdłużej. Będziemy w kuluarach opowiadać o każdym obiekcie, który się tutaj znajduje.